jestem w szoku, że jeszcze chyba nikt na polskim YouTubie nie pokazał tego niesamowitego nowego narzędzia od Google, które jest dostępne, co najlepsze, całkowicie za darmo. Notebook LM jest to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji na najnowszym modelu Gemini 1.5 Pro. To narzędzie to, można powiedzieć, połączenie inteligentnych notatek wspieranych przez sztuczną inteligencję, asystenta do nauki, a także projektów biznesowych, co może przyczynić się do lepszej sprzedaży w Twojej firmie. Co najlepsze, możemy tu wykorzystać wiele źródeł do analizy i rozmowy, nie tylko dokumenty tekstowe, ale także książki, e-booki, źródła stron internetowych, a także filmy na YouTube. Aby uzyskać dostęp do tej platformy, wejdź na stronę notebooklm.google lub wpisz w Google notebook LM. Od razu wyświetli się taka strona, ona jest dostępna w języku angielskim, jednak zaraz po kliknięciu w przycisk ten lub ten do góry, dostajemy menu z interfejsem, oczywiście dostępnym już w języku polskim. Interfejs aplikacji jest naprawdę bardzo prosty i intuicyjny. Tutaj do góry widzimy swoje utworzone notatki, a niżej kilka przykładowych. Na potrzeby tego wideo stwórzmy nową, klikając w ten przycisk. Od razu tutaj możemy załączyć źródła naszych notatek. Możemy tutaj przesłać, tak jak wspomniałem, e-booka, dokument TXT lub skorzystać z innych źródeł, zjeżdżając tutaj niżej. Między innymi możemy połączyć się ze swoim kontem Google i przesłać dokument lub prezentację, albo przesłać link do strony internetowej bądź filmu na YouTube. Ja na potrzeby tego wideo prześlę tutaj jako źródło książkę Dana Penny, Twoje pierwsze 100 milionów. Jest nam dostępna całkowicie za darmo w internecie, jednak jest tutaj pewien haczyk, ponieważ książka jest dostępna tylko w języku angielskim. Tak więc jeśli nie znasz angielskiego na tak zaawansowanym poziomie, aby swobodnie czytać książki, to właśnie Notebook LM też nam pomoże wyciągnąć kwintesencję lub przetłumaczyć najważniejsze fragmenty właśnie z tej książki. Więc przeciągam i upuszczam tutaj swojego PDF-a, a teraz czekamy chwilkę, aż się to wszystko załaduje i będzie gotowe. Super, nasze pierwsze źródło w Notebook LM jest już załadowane i zobaczmy, jakie teraz mamy w skrócie możliwości. Po pierwsze, widzimy tutaj od razu podsumowanie całej zawartości, jednak jest on tutaj dostępny w języku angielskim, no bo takie też jest źródło. Tutaj na dole mamy czat AI, do którego możemy wpisywać polecenia, tak jak do czatu GPT na przykład, czyli streść mi dany fragment, wymień najważniejsze elementy lub pomóż mi się przygotować do egzaminu z tego materiału. Tutaj do góry mamy kilka kluczowych pytań lub poleceń, które możemy kliknąć i od razu aktywować, aby lepiej wykorzystać potencjał danej notatki. Jednak tak jak widzisz, one są tutaj wyświetlane w języku angielskim. Aby więc wyświetlały się w języku polskim, wydajmy jedno polecenie w języku polskim i następnie one już wszystkie powinny się aktywować domyślnie dalej w języku polskim. Dlatego ja poproszę o wymienienie 5 najważniejszych elementów z tej książki. Super, wszystko poszło zgodnie z planem. Mamy wymienione najważniejsze elementy z tej książki, a niżej pojawiły się już podpowiedzi właśnie w języku polskim. Kolejną doskonałą funkcją w Notebook LM, która może pomóc Ci w nauce, jest tworzenie podcastów z Twoich notatek. Może to znacząco ułatwić Tobie naukę, gdzie po prostu notatki zgrywasz w podcast, a następnie po drodze, w tramwaju, biegając czy robiąc jakąkolwiek inną rzecz, od razu powtarzasz sobie dany materiał. Działa to naprawdę świetnie, za chwilkę się o tym przekonasz. W tym celu kliknijmy tutaj na dole przewodnik po notatniku i teraz pojawiają nam się dodatkowe funkcje. Tutaj mamy znowu kilka ciekawych podpowiedzi, jednak tu mamy właśnie naszą możliwość aktywowania podcastu. Nazwane jest to jako szczegółowe omówienie i dwóch rozmówców będzie ze sobą prowadziło dialog, tak jak w profesjonalnym podcaście. Niestety, póki co jest to dostępne tylko w języku angielskim, ale myślę, że jeżeli go znasz lub chcesz się go nauczyć, to jest to doskonałe rozwiązanie, tym bardziej, że działa za darmo. Klikamy tutaj w ten przycisk, teraz musimy chwilkę poczekać, aż podcast się wygeneruje. Może to potrwać kilka dobrych minut, dlatego w tym czasie pokażę Ci inne możliwości Notebook LM. Jak się komunikować z czatem AI, a także jakie są jego możliwości, z pewnością już wiesz. Jeśli chcesz odkryć ich więcej, to zapraszam Cię serdecznie do mojego kursu lub poprzedniego wideo, w którym pokazuję 7 praktycznych zastosowań czatu GPT. Tutaj dodajmy sobie nowe źródło i dodajmy je tutaj jako link, a dokładniej link do filmu na YouTube. Dodając takie źródło, musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które są wymienione tutaj w uwagach. Sztuczna inteligencja będzie analizować transkrypcję wideo, tak więc będziemy mogli rozmawiać tylko i wyłącznie z tym, co zostało wypowiedziane. Nie będziemy mogli wchodzić w interakcję ani analizować obrazu. Obsługiwane są oczywiście tylko i wyłącznie publiczne filmy, a ostatnia ważna rzecz to, że nowe, świeże filmy mogą jeszcze nie mieć automatycznie wygenerowanej transkrypcji, przez co mogą mieć problem z przetworzeniem. Wtedy będziesz musiał poczekać na przykład kilka godzin. Wklejam tutaj link do mojego filmu z YouTube'a
Dzięki rybny prześli. W zasadzie od razu pojawia się nowe źródło tutaj w bocznym panelu. Widzimy, że jest teraz dostępny ChatGPT SEO, a także właśnie książka Dana Penny. Wejdźmy teraz konkretnie w źródło wideo. I tutaj od razu mamy dostępne podsumowanie, w zasadzie streszczenie naszego filmu, tutaj w kilku zdaniach. Myślę, że jest ono jak najbardziej trafne, a na dole możemy standardowo wejść w interakcję. Tak jak może zwróciłeś uwagę, tutaj przy oknie czatu widzimy, że są dostępne dwa źródła. Teraz zobacz, jak możesz wykluczyć jakieś źródło, aby uzyskać informacje tylko z jednego konkretnego. Zamykamy tutaj ten podgląd, a następnie z boku wystarczy, że odznaczymy element, którego nie chcemy. Teraz od razu tutaj widzimy przy oknie czatu, że dostępne jest jedno źródło. Oczywiście polecam Tobie tutaj nie mieszać wszystkich notatek, jakie kiedykolwiek w życiu zebrałeś, bo może powstać z tego niezły śmietnik. Dlatego, aby usunąć jakieś źródło, kliknij w te trzy kropeczki, a następnie możesz po prostu usunąć źródło. Aby zachować porządek w notatkach, dobrze jest je jakoś ponazywać. Jest to bardzo proste, ponieważ kiedy masz notatkę otwartą, tu do góry masz miejsce, aby ją odpowiednio nazwać. Ja ją nazwę na przykład testowa. Nasz podcast jest już gotowy i wyświetla się on w tym miejscu. Teraz posłuchaj, jak naprawdę rewelacyjnie to wszystko brzmi. Okay, so are you ready to dive into some, well, let's just say, unconventional business advice? Sounds intriguing. Hit me with it. All right, we're cracking open Dan Penis. Co mega przydatne, możemy tutaj kliknąć w te trzy kropeczki, a następnie zmienić sobie tempo odtwarzania, aby było na przykład szybsze lub wolniejsze. Jeśli chcemy, możemy oczywiście pobrać sobie cały ten tutaj podcast. Tak przygotowany podcast może promować Twoje produkty lub usługi, oczywiście jeśli wychodzisz na rynek anglojęzyczny. Moim zdaniem Notebook LM naprawdę rewolucjonizuje to, w jaki sposób możemy się uczyć, a także przetwarzać swoje notatki. To narzędzie ląduje u mnie na liście top przydatnych narzędzi AI, a Ty koniecznie też je przetestuj. Jeśli znasz inne rewelacyjne narzędzie, podziel się z nim w komentarzu.